jest oberwowa. No bo za blisko była ta. Gdzieś kamera, musiałem odsunąć. Aha, aha, aha. Jak to miarek, ty poczułeś? O, tydzień był krótki, wiesz. Tydzień psucia człowieczeństwa, nie? Ufajnie. Nie no, zajebiście, nie? Najfajniejsze to, że jak wracaliśmy, to się dziewczynki popłakały. No to już takim się podobało. Tak, o to chodziło, nie? Że mają wrażliwość zadowolone. No to dobrze. Ile taki wyjazd cię kosztował? Ty, no to gdzieś 15 kosztowało. 15. No 13,5 zapłaciłem tutaj. No i tam trochę trzeba było mieć, dwa miesiące wymieniłem. To jakieś tam ucieczki na miejscu. No. No ale jak musi powiedzieć. Ale sobie w jakimś fajnym hotelu byliście, tak? Hotel był taki, że codziennie wszystkie wieczory, wszystkie popołudnia dla dzieci były zorganizowane. Czyli nie nudziły się. W południu to na basenach tam organizowali konkursy, no nie? O godzinie 21.30 do godziny 23.00 miały zawsze jakieś show. A to był akrobata, iluzjonista, a to wiesz, Ksenia show, no nie, że taniec taki afrykański, no nie, powiązany z akrobatyką. No takie różne, wiesz, Michael Jackson, wiesz, show moje. No, nie było smutno. Tak. Nie było tak, żeby się nudziło, no nie? No, a ja tam kiedyś pojechałem z zaproszenia, no nie? No i zobaczyłem, że to jest właśnie typowo pod dzieci zrobione. I obiecałem im, że kiedyś je tam zabiorę, no nie? No i zabrałem mało tylko teraz. I tyle, no nie, bo teraz jakbym miał, wiesz, coś od siebie tak, żeby ten, to gdzieś bliżej, gdzie naprawdę można dużo taniej, no nie? Mam z kolegą w Majorce, gdzie masz już o połowę bliżej, no nie? No. We wrześniu. Czy w Kretę. Ten to w ogóle zaszalał. Ale Grzegorz to on tam sobie może pozwolić, nie? Grzegorz chodzi o to, dzieci, to dziecko ma dużo, dorosły syn. Emerytury na to były okej. Do razu on się pracuje, no to jak kiedyś nie, lata taki już czas, czas, że i ty sobie jeszcze wyjeżdżał. To ja mógłbym już teraz, w sensie, jeżeli nie wiem, coś przypomina ten zapach? Nie, jak byłem zakupniarza, to zapach idą do tego. No, to jest tak. Ten ząb tam jest sztuczny. A ta wkręta? Wkręta mam. Prawda, go wybił, ja w miarę nie wiem. 6-7 lat jeździliśmy do dentysty, to jest zapach w gabinecie. No ty to żeby co ja, no, co ja tam łez wylałem. No dobra, ale mów dalej. Do lat tym nie pojawia. To jest męczarnia, a nie daj Boże, by coś jeszcze podłapał jakiegoś wielocenia. Wiesz, najlepszy moment na jechanie to jest taki, kiedy dzieci zapamiętają. I to nie jest wiek 5-6 lat, no nie. Bo dziecko zapomni. A to chodzi o to, że musi pamiętać. Także tak od 8 roku życia. Od 8 do 14-15. Bo wtedy patrzy w ciebie jak obraz. Bo później to nie jesteś autorytetem, tylko co ty wiesz? Bo później przyjdzie znowu taki czas, że znowu patrzy w ciebie jak obraz. Ja wiem po sobie, tak? Od 14 roku życia to się spotkało rodziców. Potem człowiek kształtował swój jakiś tam talent. Jacek wygrał ze Stasiem. To co? Jacek wygrał pierwszego seta ze Stasiem. Mhm.
Grzesiu na ten, który nie jeździ, a za nim nie ma wężą. Gdzie mówisz? Grzesiu nie na turnieju, nie? No. Świetnie nie było tam. Ale ty poprawił formę, co? Jak grałeś z nim ostatnio, jak ty wymienujesz się? Powiedzieć, jaki był wynik ostatnio? No. W setach było ogólnie... A coś mi mówił, że prowadziłeś, miałeś to już na podwórku i przegrałeś. Nie, on przegrał. A on przegrał. Ale wiem, jak to wyglądało. Było 2-1 dla Grzegorza. W seta. A, w setu miał, że... Tak, ten, było 2-1 było dla Grzegorza. I graliśmy czwarty set. Było 10-2. 10-2. Dla Grzegorza? To jest nagrane. Ostatni, jak widzisz na stronę naszą, to jest tam na złotorii ostatni, tak. No chyba czwarty turniej, czwarty według tej daty, nie? I było 10-2. I przegrał 14-2. Ale to było tak. Pierwszy, drugi, trzeci. On powinien wziąć w tej chwili czas. Wiesz, żeby trochę odetchnąć, coś wykombinować, pomyśleć. A ja go dawaj. Jak mi wchodziły, a potem już było 10-8. A 10-8 to jest go stresowo. A mu zależało, żeby ten jeden punkt, to jest już tylko jeden punkt. Żeby jeden punkt zdrapał. No i 14-2. A później było 12-5 czy 6-5. A dzień wcześniej, tydzień wcześniej grałem z nim w Aleksandrowie, tam w tej naszej tej, no. I wygrał ze mną 3-0, nie? Wygrał 3-0. Tak. A dzień wcześniej w Złotorii, przyjebem przegrał. Złotoria by nie leży. A wiesz co mi Złotoria pasuje, bo tam jest dużo miejsca. O Jezu, kurwa. Tam to po prostu mistrzostwo świata i wiesz, i do tyłu. I... Tak, pole do tyłu. Tak. Ale trzeba przyznać, że Grzechu zrobił... Nie. Poprawił. No nie ma Złotorii, żeby nie był w piątce przynajmniej, nie? A to wiesz, tam też nie byle kto przyjeżdża, nie? Ja od razu pierwszą grę trafiłem na Złotorii. Wczoraj? Teraz. Aha! No to będzie ciekawie. Tak, będzie ciekawie. Aczkolwiek nie smuci mnie to, no nie? Bo ma tego czopa, a ja lubię z czopem grać już. Także on jest... Dobry jest, ale powalczy. To zobacz na drugim, ciekawie jest. Andrzej, na 0. O, 3,8. Goździk widzę wrócił. Tak, Goździk brodę zgolił. Tak, i wrócił, nieżywy. Może schudł trochę nawet, co? No tam podobno chorował trochę, co? Tak, aha, że coś, no to może z tym związane. Miesiąc? 2 miesiące temu. Aha, bo miesiąc temu nie byłem. 2 miesiące temu grałem z Jackiem, wygrałem. Maciej Polski. Było 2-1 dla Jacka. 2-2 i 7-2. No i bardzo dobrze. Bo zaczął Wiskowi się wydaje, że zaczął przychodzić. Nie? No. No to już jak... Może dzisiaj się spotkacie. A tak był nastawiony. No, to mi się takie wrażenie miałem, że wiesz, a kolejny już myślał o kolejnym meczu, nie? A ty... Są. Chłopacy z tego, z Albatrosa. Mój Boże, jak oni się na nas nastawili. Tydzień temu, bo żeśmy nie tydzień temu, nie, tydzień? No. Tydzień temu. Łukasz zadowolony, a Marek to oj. Tak, tylko że ci powiem, że oni tak 3-2 chłopacy przegrywali te mecze. No to wszystko. O, Łukasz przegrał, to nie miał być tego zadowolony. Nie, z wyniku ogólnego. 6-4 było dla chłopaków, nie? I punkty robił tak naprawdę. Przemek. Całkiem wygrałem przy jednym. No jasne. Punkty robił ten. No powiedz mi. No. Kto tam jeszcze u nich jest? Krysza. Krysza. Punkty robił.
punkty zrobił Krzysztof. No i też dla przegrali 3-1. Krzysztof z Przemkiem i ja grałem z Mariuszem. Przegrali 3-1. Tak? Wygrali 7-1? No. Bez problemu. Stówę na nich bym podstawił. No. Z Mariuszem wiesz, z reguły my tam te deble pykaliśmy. No wiesz, mniej więcej linia kontek, on pierwszy, wiesz, z pierwszej linii tam pach, no tak, macie tak, swoje backhandy, tak, nie? A ja tam, wiesz, elegancko takie pustaki, a wiesz, a ludzie się bali te pustaki pod nos, to tylko przebiją, a Mariusz kończy, no to mamy taką, wiesz, swoją... No tak, tak, no to faktycznie, nie? Wiesz. Dogramy. A oni się bali te pustaki przebijać, nie? To wiesz, bo to jakby rąbną, to by szło w siatę, jak za mocno to poszło. No to przebijał delikatnie, ale przebijał. No ja muszę, ale będzie. No, Adam na piątym stół czytałeś? Chyba nie. Łukasz Szydłowski na tajemnicy. Co mu na dwie? Rewans dla zakrę. Ojej! No to i tak trzeba iść. Gościk tylko spojrzał w dzielę. No to faktycznie, jak ci będzie leżał w okręgu, to do daleko dojdzie. Ale dobre perspektywy ten. Lewikowie dobrze poszedłeś, co? Kogo tam puknąłeś, bo widziałem, co to byłeś? Prawdą gramy? Tak? Dobra. Ty, Jarek, kogo tam puknąłeś? No ale to, że Pinkuskiego pykłaś, to trochę i tak się zdziwiło. Przed portem po prostu nie musiałem. No, no. Ty, Jarek. Nie bawił się, nie musiał, nie mówił w pykę. Aha. One się usztywnią. No ale trochę się tam zdziwili. Paweł Skłap z Duninowa. Ściową przegrałem, już tak, że nie grałem z Pawełem, jak przegrałem ściową w trzecim miejscu. Prowadziłem 2-0, jeszcze było 9, w trzecim było 9-7, przegrałem się na cały mecz. 2-0 prowadziłeś i 9-7, tak? I przegrałem cały mecz 3-2. No to tak, no to już było blisko, nie? Ze stacji. My z Rzesiem Jagnieborskiego załatwiliśmy w grupie. Nie wiem, tak? Ja w motorii. Był Jaworek, Rzesiu, ja i to ten czwarty, nie? Ja z Jaworkiem pierwszym ligę, bo grałem 3-0. No. Do dyskusji. No i później grałem z Rzesiem. I sobie wyliczyłem, że muszę z Rzesiem wygrać jednego seta, żeby wyszło na 1% grupy, czyli ich mecz ostatnio mnie interesuje. No i wygrałem pierwszego, a Jaworek jest to odlicił, że Działa wygra, a ja wygram jednego seta, to obydwa wychodzi, bo on odpada, nie? No ja z Rzesiem wygrałem pierwszego seta do dwóch, a tamte trzy przegrałem, do dwóch, do trzech, do czterech. No, no i po to się ułożyliśmy, że gorzej go załatwiliśmy. No co, no, sądzał, że wystarczy wygrać małpłatę. Nie, on miał jeszcze ostatni mecz z Dziobą. I on, żeby wyjść zamiast Grzesia, to musiał być Grzegorzem 3-0. Grzesiu wygrał pierwszego seta na stan i już podziękował mnie. Po pierwszym przegranym sesji wyszło w tym ciągu. No widzisz. Ale my się już nie układaliśmy, to tak nie można. No oczywiście, że to tam. Nawet jakbyście się układali, to Jarek, w grupie trzeba grać. Wygrasz i nikt się w no, żadne układy nic nie mają. Oczywiście. I nie możesz mieć do nikogo pretensji. Dokładnie.
A teorie spiskowe? Nie dobrze, że nie było. Teraz nie było. Dobrze, że nie było. Grałeś z kimś tam. No. No tak. Na drugim stole będzie pewnie długa gra. Co tu Janusz wymyśli? Myślę, że pierwszy jest dużo pisany. Zaatakuję czasami z tego backendu. Ale może być długie granie, nie? Ale... Stasiu! Taką ładną wzięła. Sam. A którym dojechaliście? I zajechałem tu na plac. I byłem... Żeby samochodnie zostawił w szybkosze, że ostatnio mam gazę podpisywali. Tutaj prosto. Jeździe tutaj, nie na prosto. Gdzie byłeś widziany, że tam się nie uczyło? No nie, tam było. Już nie uczyli. Ale to wysłaniłeś. Ale to wysłaniłeś.
Thank you.
Kozylowska mi tak kurwa. No właśnie, nie taki. Я люблю играть.
się życie powinno zagrać czerwoną gumą, żeby się nie nauczył. Będzie się pięknie na czarnym na dolnym cały czas. Nie lubię tej czerwonej gumy, co robię. Widziałeś od razu idzie tu? Ten jak na imię? Nie tak. Dziękuję. Następny mecz my razem gramy. Jakie pobawy wrócą? Kto pierwszy grał z dziewczyną tyczą? Dziecko ma jeszcze gra w tej kategorii żab. Ale w kraju, ten jej opiekun tam był, to mówi, że w kraju jest 22 z tej kategorii żabowej. No, to była na jakiś ogólnopolski. Aha. Ja nie mam wytłumaczenia, to opiekun nie dał rady. To by nas nie odgrało, ale nie można przegrywać jakiegoś tam. To jakiś poziom trzymać. Ale tak spokojnie, czy uchahala? Nie, bardzo dziecko spokojnie. Bardzo grzeczny, nie wiem, że jakie chłopcy biorą. Nie, nie. Nie, nie.
się pobawić, pozwijać. Thank you.
nie, nie. Nie tam, ten też, nie? Ale jakbyśmy na pan zapytali o badanie, to pan się. Kurwa, jak on się koncentrują, długo jedno. Chyba, że tak długo grałem pierwszy. To jeszcze nie przerwam. O, kurwa, myślałem. Teraz tylko 6 było odbić, a przed poprzednim podaniem 28. O, prowadzi nasz kolega. No, tu się tak chwycił. Przerwa uderzenia i przerwa. Ciekawe, jak mamy na już. Józio, ewidentnie! Podwójno! Trzydzieści osiem.